Prawie po raz ostatni podróżuję w 2023 z Tomaszem Synowcem do Stanów Zjednoczonych. Tym razem udajemy się do Maine, gdzie odbyło się aż 8 referendów w listopadzie. Dzień dobry, Tomku. Cześć. Witam cię serdecznie na kanale, już jakoś tak po raz mniej więcej 30. Kończymy Stany Zjednoczone i listopadową serię referendów, pokazując, jakich tematów bardzo różnorodnych mogą one dotyczyć, tym razem Maine. Kiedy odbyło się to referendum i dlaczego było aż 8 głosowań? Znaczy, odbyło się one 7 listopada, tak samo jak cały szereg referendów tego dnia. Powodów, dlaczego było ich tak dużo, no część to były inicjatywy obywatelskie. Część były też inicjatywy obywatelskie projektów, które wcześniej zostały przez panią senator zawetowane, kiedy legislatura je uchwaliła. Powodów jest kilka, to znaczy no, po prostu się też tak trochę złożyło, ale też niektórzy wskazują na to, że takie wzmożenie inicjatyw mogło też mieć pewien związek z tym, że to jest stan, który w nadchodzących wyborach będzie istotny. Aczkolwiek ja to bym zwrócił uwagę, że też linie podziału nie są zawsze oczywiste w tych głosowaniach, bo było, tak jak wspomniałaś, 8 głosowań dotyczących bardzo różnych kwestii, w tym kilka kwestii, gdzie naprawdę w poprzek partii były głosowania, gdzie po jednej stronie stali wspólnie demokraci z republikanami, a po drugiej stronie inni demokraci z innymi republikanami, więc to też nie było takie czyste to nie było to czysto partyjnych referendów. Tutaj mamy przykłady referendów, które jednocześnie pokazują jakby największe zalety, ale też pokazują na pewne problemy i patologie w tym samym głosowaniu, bo będziemy mieli takie głosowania, gdzie zobaczymy wyraźną nierównowagę finansową poszczególnych stron, co przyczyniło się prawdopodobnie do wyników, bo wszędzie tam, gdzie była ta rażąca dysproporcja środków pieniężnych wydanych na kampanię, tam strona mająca tą wielką przewagę zwyciężała. Czyli tutaj widać, że finansowanie kampanii i pieniądze mają znaczenie w polityce. Tak, a w dodatku jedno z referendów dotyczyło finansowania kampanii referendalnej, więc to już będzie. To już w ogóle mamy komplet w takim razie. Wiemy w takim razie, że 7 listopada 8 referendów, różnorodne kwestie. To jakbyś mógł jakby się pochylić nad tymi poszczególnymi pytaniami. Powiedziałeś, że część tych sporów to były spory jakby partyjne między demokratami a republikanami, ale część to tak naprawdę inicjatywy obywatelskie. Jak właśnie wyglądało to w Maine? Znaczy nawet nie tyle między republikanami a demokratami, co wewnątrz te partie się podzieliły i część obu partii stała po obu stronach. I to dotyczy właśnie pierwszych dwóch głosowań, które uważam, że powinniśmy omówić łącznie, bo te głosowania były powiązane. To znaczy pierwsze głosowanie dotyczyło inicjatywy, żeby stan potrzebował zgody wyrażonej w referendum na zaciągnięcie pożyczek o łącznej wartości ponad miliarda dolarów na spółdzielnie elektryczne, żeby po prostu łączny wymiar i ta poprawka przeszła. Natomiast nie przeszło głosowanie trzecie, na które głosowanie pierwsze było tak naprawdę odpowiedzią. Oba projekty zostały jakby, oba referenda zostały zainicjowane przez obywateli, natomiast głosowanie w sprawie tej trzeciej, o której zaraz powiem, zostało zainicjowane przez obywateli po tym, jak legislatura stanowa na wniosek republikanów, przynajmniej części, przegłosowała tę zmianę, a gubernatorka z demokratów zawetowała tą decyzję. I obywatele też wiemy, że jakby partie, politycy też korzystają z inicjatyw obywatelskich, po prostu postanowili też skorzystać tutaj z takiej inicjatywy. I ta inicjatywa dotyczyła utworzenia Pine Tree Power Company. Chodzi o to, że miała powstać organizacja non-profit, zarządzana częściowo przez stan, która miała przejąć dotychczasowe firmy energetyczne, które dostarczają w tej chwili w tym stanie energię i miała po prostu tym zarządzać. No i
Powodem, dla którego odpowiedzią na to było pierwsze referendum, jest kwestia taka, że te firmy trzeba wykupić, więc to by kosztowało prawdopodobnie ponad miliard, w związku z czym nawet gdyby udało się tą trzecią opcję przegłosować, to ta pierwsza opcja niejako by blokowała tą możliwość, więc to było trochę takie zabezpieczenie. No ostatecznie okazało się, że zabezpieczenie weszło, ale wcale akurat w tej sprawie nie było konieczne, bo tutaj zostało to odrzucone, ta inicjatywa, i to prawie 70% głosujących. Natomiast właśnie tu trzeba wspomnieć o tej różnicy. To znaczy w kampanii na nie wydano 40 milionów dolarów. W kampanii na tak wydano niecałe 1,5 miliona dolarów. To więc jest ogromna dysproporcja. Ta różnica jest kolosalna. A ta dysproporcja jest ogromna. A wynikała ona między innymi z tego, że w finansowanie kampanii na nie zaangażowały się firmy, które miały być przejęte. Między innymi one stały też za tą przewagą. Jeżeli chodzi tam o merytoryczną dyskusję, na którą opcję się zdecydować, no to tam argumenty były z jednej strony takiej, że jakby jest zła jakość usług energetycznych w Main, że trzeba to poprawić, żeby nie było tak, że te firmy zarabiają gigantyczne pieniądze kosztem wysokich cen mieszkańców w Main. No a druga strona wskazywała, że nie mamy gwarancji, że ta nowa firma non-profit zarządzana przez stan będzie działała lepiej, że będą to ogromne koszty, które wyniosą kilka miliardów dla stanu. No i też niektórzy wskazywali na możliwość wytoczenia procesów no, w związku z kwestiami własnościowymi. Natomiast ja tu zwracam uwagę, jak przebiegały podziały. No bo pani gubernator była przeciwko, z demokratów. Jednym z inicjatorów był republikanin. Ale wśród popierających tę inicjatywę, gdzie się tam zaangażowali, był na przykład senator Bernie Sanders. Dla tych, którzy się nie orientują w amerykańskiej polityce, to jest ten Bernie Sanders, który kandydował w prawyborach prezydenckich Partii Demokratycznej. Jest najbardziej lewym skrzydłem demokratów. I tak samo u republikanów, jak i demokratów, po obu stronach znaczący politycy tej partii stawali, opowiadając się za jedną lub za drugą opcją. No i to jest akurat ten pozytyw, który pokazuje, że w referendach może często dojść tak, że to nie po liniach partyjnych idzie spór. Natomiast no, negatywną stroną jest to, że akurat przy regulacjach amerykańskich no, problematyczne jest to finansowanie, że czasami dochodzi do tej sytuacji nierówności. Bo jeszcze oprócz tego, że ta przewaga była 40 milionów do 1,5 miliona niecałego, no to jeszcze dochodziła kwestia pierwszego pytania, które wprawdzie nie dotyczyło tego bezpośrednio, no ale było powiązane. No i tam zwolennicy tej nowej firmy na głosowanie na niej no nie wydawali środków, bo nie mieli na tą pierwszą swoją kampanię, czyli pytanie trzecie. Natomiast na głosowanie na tak, na zablokowanie tej inicjatywy wydano ponad 24 miliony dolarów. Więc znowu mieliśmy tutaj gigantyczną dysproporcję w poziomie finansowania. No i prasa w Stanach Zjednoczonych zauważała, że no, to trochę się przełożyło na wyniki. Że to nie było bez znaczenia, że taka różnica wystąpiła. W ogóle gdyby się okazało, że zwolennicy tej zmiany zbierają duże fundusze za tą zmianą i przeprowadziliby taką drogą kampanię, no to referendum też byłoby jednym z droższych. Natomiast no, było kilka referendów, gdzie takie kwoty padały po obu stronach. Przez to, że ta strona była tutaj taka słabsza, no to jest wciąż referendum, na które wydano całkiem sporo na kampanię pieniędzy, ale jednak nie mówimy tutaj o najdroższych referendum. I tak jak i przypominam, jakby założenie tej nowej firmy zostało odrzucone, wprowadzenie limitu zadłużania bez zgody w referendum zostało przyjęte. I to było pytanie odpowiednio trzecie i pierwsze. Jakie będą skutki w takim razie tych wyników dla Stanów Zjednoczonych, a czy my też przy okazji możemy z tego referendum wyciągnąć jakieś wnioski dla Polski albo inspiracje? To znaczy dla Stanów, znaczy po pierwsze, jakby tak jak pamiętamy, w Stanach każdy stan sobie sam trochę ustala te przepisy, aczkolwiek też nie do końca o tym będzie dalej. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj jakieś gwałtowne zmiany w Stanach zaszły, zwłaszcza, że
Są orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wskazujące na to, że wydawanie pieniędzy, finansowanie kampanii jest chronione pierwszą poprawką, która gwarantuje wolność słowa. Mm-hmm. Więc tutaj raczej wątpię, żeby to zostało w jakikolwiek sposób ograniczone. Natomiast nam to pokazuje, że trzeba zadbać o to, żeby przepisy referendalne pozwalały na taką jakąś pewną równowagę obu stron w prowadzeniu kampanii. No bo inaczej jest ryzyko, że przewaga finansowa doprowadzi do znaczącego po prostu wykrzywienia wyników. A czego dotyczyły inne pytania w takim razie? Omówiłeś pierwsze, trzecie, przed nami sześć pozostałych. Tak, drugie pytanie dotyczyło finansowania kampanii spoza Stanów Zjednoczonych przez podmioty państwowe oraz podmioty, w których udział powyżej 5% mają podmioty należące do państw. I tutaj dotyczyło tak naprawdę to uściślenia przepisów, ponieważ generalnie takie przepisy są, ale nie dotyczyły one referendów i w Maine była taka sytuacja, że było referendum, w którym kanadyjska państwowa firma wydała kilka milionów na głosowanie, żeby nie dopuścić do zablokowania inwestycji, z której miała zarobić miliardy. Mm-hmm. I też tym głosowaniem de facto wtedy wygrała to głosowanie, prawdopodobnie dzięki temu dużemu wsparciu. Natomiast jakby tutaj też było weto, a później obywatele o to wnieśli. To przeszło dużą przewagą, bo 86-14. Natomiast nie wiadomo, czy to prawo się utrzyma, ponieważ już w tym momencie jest kilka skarg do Sądu Najwyższego USA wskazujących na to, że przyjęcie tej poprawki powoduje, jakby narusza pierwszą poprawkę, czyli prawo do wolności słowa. Bo tak jak wspomniałem, Sąd Najwyższy stanął kilka lat temu na stanowisku, że finansowanie kampanii to też jest wyrażanie własnego zdania i też jest chronione pierwszą poprawką. No i co ciekawe, wśród skarżących są między innymi podmioty, które tak hojnie finansowały kampanię przeciwko tej nowej firmie. A jak rozumiem, one też tam wśród swoich akcjonariuszy mają podmioty państwowe, które łącznie przekraczają w udziałach 5%. Czyli mamy tak naprawdę znowu jakoś trochę inną kwestię. Cały czas jakby przy tych referendach w Stanach Zjednoczonych obracamy się wokół tego, że te pytania mogą dotyczyć absolutnie przeróżnych kwestii, poruszać różne tematy. Tak, i tutaj kolejne też będą szły bardzo różnymi tropami. W takim razie czekam, czego dotyczyły kolejne. Kolejne głosowanie, czyli głosowanie czwarte, dotyczyło prawa do naprawy. Chodzi o prawo do naprawy aut, bo prawo do naprawy coś takiego w kilku Stanach Zjednoczonych funkcjonuje, nie zawsze aut dotyczy. I chodziło o to, żeby zobowiązać prawnie dostawców aut, żeby wszyscy ich użytkownicy oraz wszyscy niezależni mechanicy posiadali taki sam dostęp do informacji technicznej oraz do tego takiego komputera pokładowego. No nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć w mechanice jakby samochodowej, nie czuję się najmocniejszy. Ale chodzi o to, że też tą komputerową diagnostykę, żeby mieli dostęp identyczny. No bo do tej pory licencjowani dealerzy byli na uprzywilejowanej pozycji, no bo mieli dostęp zagwarantowany przez producentów do tej diagnostyki pełnej, no i mieli pełniejsze informacje techniczne. Co oczywiście powodowało, że no, lepiej było się u nich naprawiać niż samemu bądź u nielicencjowanego mechanika. No i tutaj inicjatywa, która została poparta, dotyczyła tego, żeby każdy mechanik i każdy użytkownik miał na równi z podmiotami licencjowanymi dostęp do tej diagnostyki i dostęp do informacji technicznych. No i tutaj też była duża nierównowaga stron, ale co ciekawe, tym razem była nierównowaga stron na rzecz inicjatorów, którzy dysponowali sporo większymi kwotami w tym referendum. No i to były takie trzy referenda akurat, gdzie była duża dysproporcja, dlatego też zwracano na to taką uwagę. Czyli zupełnie znowu temat z innej beczki. Jak wyglądało to w przypadku kolejnych, bo jeszcze ich kilka przed nami. 8 pytań to rzeczywiście tak, sporo. Jesteśmy teraz przy pytaniu 5.
Pytanie piąte dotyczyło jeszcze innej kwestii. Mhm. Pytanie piąte dotyczyło sądowej kontroli wniosków obywateli, tych ustawowych, mhm. właśnie takich, które prowadzą do referendów. I chodziło o to, żeby zmienić przepisy tak, żeby sądy na kontrolę wniosków. Tutaj chodziło mhm. głównie o kontrolę prawidłowości zebrania podpisów, czy się podpisy nie dublują, czy są osoby uprawnione. Żeby doprowadzić po prostu do tego, że no bo jest za mało tych urzędników i sądy mają ogromny problem, żeby się wyrobić ze sprawdzaniem tych wniosków. Mhm. I zgodnie z tą propozycją, która została przyjęta, prawie 58% za nim zagłosowało, zmieniono te przepisy tak, aby na weryfikację wniosku sądom przysługiwało nie 100 dni od złożenia wniosku, ale 100 dni roboczych. Od złożenia wniosku. Mhm. Czyli czas kontroli się wydłuża, natomiast czas na zbieranie podpisów, ich liczba w stanie main to jest 18 miesięcy i trzeba zebrać co najmniej 10% liczby podpisów, jakby liczbę podpisów odpowiadająca 10% liczby głosujących w ostatnich wyborach gubernatorskich w tym stanie. I jakby tu pozostaje nie zostały zmienione, natomiast zostały zmienione te kwestie dotyczące czasu na kontrolę. Dziękuję za przedstawienie nam kolejnego pytania. Jeśli dobrze liczę, zostało nam jeszcze 6, 7 i 8, także jesteśmy za połową. Czego w takim razie dotyczyło 6 pytanie referendalne? 6 pytanie referendalne jest też bardzo ciekawe, bo dotyczyło kwestii Indian i praw Indian. Ponieważ stan Maine odziedziczył po stanie Massachusetts, którego częścią kiedyś był, w XIX wieku się wyodrębnił, pewne traktaty, które zawarto z Indianami mm-hmm. i pewne prawa, które Indianom, rdzennym mieszkańcom tego stanu przysługują. Natomiast od 1827 roku, mimo że to jest obowiązujące prawo, jakby ono nie było wpisywane jakby w tekstach konstytucji, nie drukowano tego w tekstach konstytucji. Tak jak mówię, nie drukowano całego. Zaznaczano, że to jest, ale nie wpisywano całego tego, co te prawa obowiązują. I tak jak mówię, tego nie było od 1886, przepraszam, nie było tego wpisywanego w drukowanych wersjach konstytucji. Wiadomo, w cyfrowych to tam często była możliwość rozwinięcia, co to tam dalej oznacza. No i tutaj z inicjatywą wychodzili oczywiście między innymi Indianie, ale inne też grupy, wskazując na tym, żeby była konieczność wpisywania całego tego traktatu, całych tych wszystkich tych uprawnień do konstytucji. Właśnie podkreślano, że chodzi też o wersje drukowane, żeby po prostu była jasność i przejrzystość. No i pewnie chodzi też o taką świadomość obywatelską, no bo jak ktoś czyta tą konstytucję i widzi tam jakieś prawa, a później się ktoś powołuje na prawa, które tam wprost nie są tak wymienione, to część ludzi może być nieświadoma, że faktycznie takie prawa przysługują. I to też znacząco przeszło, bo 73% głosujących się za tym opowiedziało. No i od teraz w wersjach drukowanych i w ogóle w wersjach konstytucji ma być zapisywane całe to prawo, wszystkie te zobowiązania, które w traktacie zostały przyjęte. I to też fajnie pokazuje taką tradycję prawną Stanów Zjednoczonych, bo mówimy o prawie, które obowiązuje stan na podstawie traktatu podpisanego w XIX wieku, w dodatku de facto przez inny stan, którego Maine było wtedy częścią, a z którego dopiero później, bo o ile mnie pamięć nie myli, to na kilka lat przed wojną secesyjną dopiero się wyodrębniło, oczywiście przejmując sukcesję wszystkich aktów prawnych, które Massachusetts wcześniej zawarł. Czyli znowu zupełnie inna kwestia, jakby od jakiejś kwestii narodowości Indian przez jakby pieniądze, kwestie finansowe, konstytucyjne. Jestem w takim razie ciekawa, czego dotyczyło 7 pytanie referendalne. Czy ono znowu poruszyło zupełnie inny temat, czy gdzieś się wpisuje w obręb tych tematów, które już omawiałeś? To znaczy 7 i 8 pytanie myślę, że można potraktować w pewien sposób łącznie. To znaczy one dotyczą innych kwestii, ale mają trochę podobną specyfikę. To znaczy 7 pytanie dotyczyło zbierania podpisów
przez osoby niezamieszkujące w stanie Maine podczas tych inicjatyw, między innymi za referendami. Bo prawo stanu Maine, konstytucja stanu Maine zakazywała takich praktyk. Uważała, że osoba, która chodzi i zbiera podpisy, taką osobą może być tylko mieszkaniec stanu Maine. Ja wspominałem przy poprzednich nagraniach, że często tam się wynajmuje firmy, więc no naturalne tak, było, że tak. Osoby spoza stanu często też się trafiały. No i też pewnie często było tak, że były jakieś osoby zaangażowane w jakąś kwestię. No, w kwestiach legalizacji marihuany, w kwestiach aborcji, niezależnie za którą stroną. Jestem przekonany, że byli jacyś aktywiści, którzy przyjeżdżali, pomagali zbierać podpisy. I konstytucja stanu Maine uważała, że tylko mieszkańcy stanu Maine mogą pełnić tą funkcję. Natomiast w tej sprawie zapadło orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, które stwierdziło, że taki przepis narusza pierwszą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Czyli cały czas mówimy tutaj o tej poprawce gwarantującej wolność słowa. I skoro narusza, no to nie może być stosowany. Jakby skutkiem takiego orzeczenia jest to, Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest wyżej niż Konstytucja stanu Maine. W związku z tym ten przepis nie ma zastosowania. I on po prostu nie jest stosowany już w tym momencie. Tylko w amerykańskim modelu sądownictwa konstytucyjnego działa to w ten sposób, że zakwestionowany przez Sąd Najwyższy przepis nie jest usuwany z porządku prawnego, tylko po prostu nie jest stosowany. O. Tak, znaczy to czasami ma znaczenie, bo czasami znajdzie się jakiś inny kontekst, w którym się okazuje, że da się to zastosować, ten przepis, ale generalnie po prostu działa to tak, że przepis jest, ale nie funkcjonuje na podstawie orzeczenia sądowego. Bo po prostu orzeczenie sądowe rozstrzygło, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją. I podobna sytuacja była w kwestii ósmego pytania i dotyczyła ona tego, że konstytucja stanu Maine zabraniała udziału w głosowaniu osobom objętych opieką ze względu na jakieś choroby psychiczne. No i to było na tyle szerokie, że to obejmowało osoby, które jak najbardziej były w stanie podejmować świadome decyzje, zwłaszcza wyborcze. I to również zostało uznane przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za niekonstytucyjne. I też zostało poddane pod głosowanie. I w obu tych sprawach, tutaj inicjatorem była legislatura, inicjatorzy wskazywali, chodzi nam po prostu zwyczajnie o to, żeby no, uściślić prawo, jak ono faktycznie wygląda, z tym, co mamy zapisane w przepisach. Znaleźli się przeciwnicy takiego podejścia, argumentując, że nie będziecie nam, że jakby konstytucja stanu Maine to jest ma wartość także historyczną i w ogóle należy ją zachować. No i co najciekawsze, obie te poprawki zostały odrzucone. Mimo, że ich odrzucenie nie powoduje, że to prawo będzie stosowane, bo zastosowanie ma tu Konstytucja Stanów Zjednoczonych, pierwsza poprawka, ale w tekście Konstytucji stanu Maine te kwestie pozostają zapisane, ponieważ zmianę tego stanu rzeczy obywatele tego stanu w referendum odrzucili. Czyli będzie to tak naprawdę martwy zapis, który nie ma żadnego zastosowania. Tak, ale na jego wyrzucenie obywatele się nie zgodzili. To jest bardzo ciekawa dla mnie sytuacja. Zastanawiam się, czy w ogóle wiesz, czy na przykład inni analitycy, czy media podawały powody takiej sytuacji, skoro tak czy siak te zapisy będą martwe, nie będą miały zastosowania. Znalazłem się tylko z tą argumentacją w trakcie kampanii, natomiast później jak czytałem o tym referendum, no to jednak to nie były pytania, na których najwięcej uwagi skupiono, więc więcej analiz poświęcono tej nierównowadze finansowej w pytaniach pierwszym, trzecim i czwartym, kwestii traktatu z Indianami i jakby tak naprawdę wydaje mi się, że te plus finansowanie ze względu na to, że są skargi negujące to prawo, więc te głosowania po prostu zebrały najwięcej takiej uwagi i o nich tak naprawdę miałem okazję najwięcej poczytać, bo po prostu o nich najwięcej napisano.
Tak, no pewnie też zwłaszcza, że mówiłeś na samym początku, jakie ogromne fundusze poszły na finansowanie tych niektórych kampanii, więc siłą rzeczy też uwaga mediów, społeczeństwa była na tym skupiona, bo też osoby, które finansowały kampanię, osiągnęły poprzez to swój cel. Tak, zgadza się. A tutaj też jednak no, podejrzewam, że zwolennicy tych dwóch ostatnich opcji też nie byli skrajnie zmobilizowani, że musimy koniecznie to przegłosować, bo skoro i tak to jest stosowane. Czy my możemy z tych referendów, pytań wielu w Maine wyciągnąć jakieś wnioski, inspiracje dla Polski? Czy jest coś, czego życzysz polskiemu systemowi, ustrojowi na podstawie tego? Ja tu mogę tylko powtórzyć to, co już powiedziałem. Ustalić zasadę finansowania, żeby obie strony miały równy dostęp. I to jest chyba najważniejsza rzecz, którą z tych głosowań powinniśmy jako Polska wyciągnąć. Czyli uczmy się zasady finansowania w takim razie. Tomku, bardzo dziękuję Ci za gościnę na kanale. Mam nadzieję, że wnioski w takim razie wyciągniesz z tego nie tylko Ty dla Polski, ale także osoby, które nas oglądają. I do zobaczenia przy okazji kolejnych rozmów, bo jeszcze jakaś przed nami. Również dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.